No i wielka to nowinna, panna przeczysta porodziła syna? Znowu? Co to ma być? To jakiś déjà vu? Sorry, taki klimat mamy. Taki mamy klimat. Aaaa, taki mamy klimat! Właśnie, a w dzienniku ustaw ogłosiłem dekret o ścięciu dzieci nowonarodzonych tej nocy. Zrobię wszystko, co w mojej mocy! A ty co, mężu mój kochany? Znowu masz jakieś głupawe plany? Więc ci powiem po raz kolejny, że tron twój nie jest już pewny. A jak to w każdym małżeństwie bywa, mąż do żony się nie umywa. Więc zaczniesz sobie sprzątać, gotować, a jak się nie poparzysz, możesz nawet prasować. Jesteś to jakieś czary? No nie, stary! Co ty nie czaisz? Śmierć przecież jestem! Przyszłam cię tutaj życia pozbawić! Przytyłaś! Się szybko! Bo nie mam czasu! Straż! Policja! Sołtys! Wójt gminy! Rada gminy! Przestańże wrzeszczeć! Oszczędź hałasu! Trzesz się i trzesz się! U mnie psychika jest bardzo ważna! Bo bez niej w tej pracy rzeź jest nikim. Nikt mnie nie kochał, nikt mnie napisze. Jestem okoncowany w ciszę! No, nie zagaduj mnie już więcej. Nie chcę ja złota, nie chcę pieniędzy! Patrz, dziewiąta już prawie wije. Pora ci, stary, urż na te szyję! Dziewiąta to ósmej jeszcze nie ma. To ja już nie wiem, o co tu chodzi. Moja klecydra też spoko chodzi. A wiem, stary, nie zaczaiłam, że czas zmienili. No, przeuczyłam. Roboty tyle, porwanie głowy i zapomniałam, że czas zimowy. Do szkoły nie chodziłaś. Nie było czasu. Propozycję mamy! Może i jemu dziś szansę damy, by na nasze zmiłowanie zapracował, ludziom pomagał, strażaków szanował, by w kocierzu lepiej się działo i do tradycji dawnej się wracało. Spokojnie, panowie, spokojnie! Wyrok wydamy! Gdziekolwiek będzie! O ekstradycji się postaram.